Powiem szczerze, że brakuje mi tutaj pewnej jakiejś takiej przyzwoitości i godności ze strony ministra obrony narodowej. Zestawianie ofiar wojny, ofiar bardzo brutalnej w swojej odsłonie wojny, jaką było Powstanie Warszawskie, ludzi, którzy ginęli pod ostrzałem w kanałach, cierpiąc, z ofiarami katastrofy lotniczej, w mojej ocenie jest absolutnie nie do przyjęcia. Zwłaszcza, że powstańcy wyrazili tutaj jasno swoje stanowisko, które powinno zostać uszanowane. Ale jeżeli nie chcą zestawienia obchodów poznańskiego czerwca, władze miasta Poznania wyraziły swoją opinię i także nie została ona wysłuchana. Tak, ale to jest... Apel Smoleński miał miejsce. Ja myślę, że Antoni Macierewicz nie chce zrobić kroku w tył, ponieważ gdyby nie odczytany został apel Smoleński podczas uroczystości rocznicowych Powstania Warszawskiego, to tak że byłby to niebezpieczny dla Antoniego Macierewicza precedens, bo znaczy, potem ja powiem inne szczerze, uroczystości w ten miasta nie miałby honor na to ochoty. I godność tak naprawdę ofiar tej katastrofy, bo dla mnie zestawianie, znaczy wpychanie tego, no bo tak to trzeba nazwać, tego apelu Smoleńskiego, tam gdzie jakby nie licuje to, nie jest on mile widziany, godzi przede wszystkim w godność ofiar tej katastrofy. Ja absolutnie jestem za tym, żeby upamiętniać ofiary tej katastrofy, tylko trzeba to robić w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, tak, żeby rzeczywiście był to honor, budowało pozytywną pamięć o tych ludziach, a nie tak naprawdę godziło w ich prawo do pamięci. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.